Kurde, życie jest piękne. Siedzę na kanapie. Koń zwalony. Piję drineczka, kot mi siedzi na kolanach. Przypominam, koń zwalony. I sobie jem pizzę z Dagrasą. Przypominam, koń zwalony. Środa, drodzy państwo, nie ma litości, lecimy dalej. Jest lekko stronniczy, oczywiście, że jest. Czy też tak macie, że stukacie sobie palcami w komputer, jakby udając perkusję i robiąc z każdego jakby elementu konkretny, że spacja to jest jak werbel, tutaj jest jak stopa. No. Teraz się wstydzę i się stresuję, to mi nie wychodzi, ale normalnie to mi dużo lepiej wychodzi. Czajcie, to jest dopiero drugi tydzień kwarantanny. Po miesiącu WOD będzie grał cały zespół. Ej, kto jest najlepszym takim perkusistą? Kto był taki zajebisty? Na przykład w Kornie był zajebisty perkusista? To bym strzelał, że jakiś perkusista black metalowy, który ma dwie stopy i wiesz... Wiesz, to teraz pomyślałem, że to jest zajebisty perkusista, który ma dwie stopy, nie? Wszyscy pozostali biedni na wózkach z jedną stopą. Ty głupi jednak jesteś, Karol. Co ty myślisz o tym, żeby zrobić tak, że w związku z tym, że jest trudna sytuacja teraz, zrobić taki apel policjantów do przestępców, żeby przestępcy nie robili przestępstw? Co ty na to? To jest jedna z lepszych propozycji, która została wystosowana i faktycznie taka propozycja została wystosowana przez policję polską, żebyśmy dobrze mieli ustawioną naszą piramidę potrzeb. No jak wiadomo, u przestępców bardzo wysoko będzie przestępczość. Przestępstwa... Przestępczość zorganizowana, rozboje, działalność mafii. I policja proponuje, ponieważ jest zajęta teraz między innymi kontrolowaniem osób, które są na kwarantannie, jest zajęta ogarnianiem miast, jest zajęta jak najbardziej zmniejszaniem obszaru pandemii w Polsce, poprosiła po prostu bardzo ładnie tych, którzy nie zajmują się tym, a zwykle zajmują się działalnością przestępczą, żeby zabawę w kotkę i myszkę może przenieść na drugie półrocze. I widziałeś w ogóle jakąś fajną graficzkę dali do tego na fejsie? Widziałem, bardzo ładna graficzka, tak. Sami robili? All cops are beautiful. Wydaje mi się, że wynajęli do tego agencję kreatywną, że był przetarg. Policja prosi o powstrzymanie się od przestępstw. Apple robi furorę w sieci. Koronawirus zmienił życie wszystkich Polaków, Karol. Twoje też? Ale pod jakim kątem myślisz, że mógłby zmienić koronawirus moje życie? No, że mógłby się stać lepszym człowiekiem w końcu na przykład, bo zacząłbyś doceniać rzeczy takie pomniejsze i zauważyć, że one też są ważne. Na przykład, że to, że możesz oddychać, to jest też cud. Wpłynął też na pracę polskiej policji. W obliczu pandemii COVID-19 mundurowi wystosowali istotny komunikat do odczytania pół żartem, pół serio. Z powodu pandemii COVID-19, która wywołała panikę, a na nas wszystkich nałożyła wiele nowych zadań, prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych, haniebnych, niegodziwych do odwołania. Docenimy spodziewaną współpracę związaną z powstrzymaniem się od popełniania przestępstw, przekazała polska policja. Karol, ja myślę, że oprócz tych takich oczywistych oczywistości, jak to, że ludzie mają do siebie nie strzelać, nie zgrać się nożami, nie krzyczeć na siebie i nie bić się po nerach, no, to myślę, że oni też mieli na uwadze nas. A my prowadzimy działalność przestępczą? Haniebną. Bezbecja. Nie, bo to jest przestępczych, haniebnych albo niegodziwych. A. Czyli co, Karol, myślisz, że chodzi o nas? No ale w jakim... Gdzie jest działalność haniebna w nas? No nie, no wiesz, jakby popatrz na siebie. Ty, pokażmy na siebie wirtualnie. Za to się idzie do więzienia teraz. Wirtualnie. Ej, w ogóle słyszałem o tym typie. Typek był objęty kwarantanną, ktoś mu zwrócił uwagę, chyba że wychodzi, i on nakaszlał na tą osobę. W sensie serio zrobił coś takiego, no kurwa. To jest haniebne i niegodziwe. Nie, to jest po prostu bycie chujem. I tak samo chciałbym, skoro już wszedłem w rantowanie. Chciałem też chuju haniebnić. Gościa mojego, Patryka kurwa Wege, który ponoć kręci film.
rozstawiony gdzieś w Warszawie normalnie plan jego najnowszego filmu. Stało tam jego Lambo, były kampery, byli ludzie i jakaś gildia twórców filmowych, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, upomniała go, wystosowała też posty ze swojej strony, że w ogóle co to ma być. Też dowiedzieli się dziennikarze, że on oferował w tego dnia wyższe wynagrodzenie statystom, bo jest pandemia. No po prostu kurwa, no nie mogę, no. Patryk, kurwa, kręcisz po 5 filmów miesięcznie. Informacja ta doczekała się swojego materiału w telewizji. ...związanych z szerzeniem koronawirusa, przestępców o powstrzymanie się od przestępstw poprosiła policja. Pół żartem, pół serio, wystosowaliśmy apel do przestępców, aby... Pół żartem, pół serio, tak. ...zabawę w złodzieja i policjanta. W tym trudnym czasie kulturowi Czekaj. zaapelowali do swoich przeciwników o wyrozumiałość i współpracę. Funkcjonariusze dodali, że gdy pracy będzie mniej, poinformują przestępców, że mogą wrócić do swojej działalności. No ale to jest zajebiste! Ale czekaj, bo jeśli oni mówią, że to jest pół żartem, pół serio, to znaczy, że jest w tym taka nutka na serio, czyli oni serio proszą przestępców, żeby nie byli przestępcami. Gdybym ja był kimś w policji, to naprawdę bym też, jakby nic nie szkodzi zaryzykować taki apel, bo pomyśl, wirus może dotknąć wszystkich, biednych, bogatych, starszych, młodszych, dotyka może wszystkich niezależnie od tego, tak czy są policjantami, czy są złodziejami, nie? Tak jak Karol Włodka w Lekkostronniczym. Tak jest. Póki nie opanujemy pandemii, to wszyscy mamy przejebane, nie tylko policjanci, nie tylko... Nie wiem, ludzie, co pracują i nie popełniają przestępstw, przestępcy też, więc może dla dobra wszystkich zawieźmy tą grę, teraz zajmijmy się rzeczami ważnymi, a potem wrócimy sobie do starych gierek. Rozumiem, że nasze zdanie wspólne na temat apelu policji jest dosyć pozytywne, raczej bardzo pozytywne. Ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że tak. Ja, w sensie teraz, gdyby mnie teraz policja złapała, bo nie wiem, jechałbym samochodem do sklepu i nie wiem, przejechałbym na czerwonym świetle, albo bym przekroczył prędkość. Jestem przekonany, że byłoby mi tak strasznie głupio, że ja teraz zajmuję policjantom czas. To oczywiście czymś nielegalnym, że przekroczyłem prędkość, ale że zajmuje im, że oni powinni teraz robić coś innego, nie? Że powinni, no mimo wszystko ogarniać sytuację w Polsce związaną z pandemią. No ale muszą mnie zatrzymać, no bo kurwa przejechałem na tym czerwonym świetle. Co? Mam pytanie do ciebie, bo proszę. Nas ogląda dużo ludzi, nie? No. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, Karol, statystykę, to moglibyśmy dojść do logicznego konsensusu tutaj razem między Warszawą a Krakowem. Mm-hmm. Że oglądają... Jestem przekonany, że on będzie szalenie logiczny, no. Że oglądają nas jacyś przestępcy. No tak, no ja oglądam na przykład. Jeśli Lekkostronniczego tak. oglądają również przestępcy, a już mówię, zasady matematyki są nieubłagane i statystyki, że raczej oglądają nas jacyś przestępcy, no to czy chciałbyś się, Karol, jakoś do nich zwrócić teraz? A, oczywiście, że tak. Wiem, że jest wam ciężko. Wiem, że nie ma co kroić, bo samochody stoją w garażach. Wiem, że jest wam ciężko, bo nie ma komu sprzedawać towaru. A narkotyki pewnie spadły z kategorii pierwszych potrzeb do nabycia. Na rzecz m.in. papieru toaletowego. W ogóle ludzie teraz nie mają potrzeb. Wiem, że jest ciężko, ponieważ nie ma co rabować banków, w których nie ma pieniędzy. Wiem, że jest wam ciężko defraudować podatek w kraju, w którym nadchodzi recesja. Wiem, że jest wam ciężko mordować, bo nie ma o co. Wiem, że jest wam i będzie wam ciężko gonić się z policją, choć teraz po pustych ulicach byłoby jakby trochę przyjemniej i jakby trochę bardziej jak w GTA. Lecz apeluję z tej strony o wytrwałość. Noście maseczki. Te rękawiczki, które wam się przydawały do włamów, mogą się przydać dużo bardziej niż kiedykolwiek. Wróćmy do zabawy po pandemii. Drodzy przestępcy, wszystkich nas spotkały trudne czasy teraz i wszyscy w jakiś negatywny sposób odczuwamy skutki tego, co się dzieje. Jestem pewien, że dotyka to również was. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Słyszysz helikopter? Chyba słychać. Jadą, było GTA 5 gwiazdek. Ej, wojskowy! Tak? No. Chyba zrzucają ten płyn do dezynfekcji. Wujek z wojska mi mówił, no. że będą dezynfekować cały kraj i helikopterami zrzucać taki wiesz... Nie ten... mówisz, serio. Że widziałeś, że dostałeś SMS-a. Że taki kolejny fake był, no. A to nie jest faktycznie tak, że cię namierzają, Włod? A mnie nie. Bo wiesz, na co oni lecą? Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkam. Ale wiesz, gdzie oni lecą? Gdzie lecą? Na otwarcie parasola. W twojej dupie. To jest bardzo stary mem. Czemu ja muszę tego LS-a akurat z tobą robić? Jest 8 miliardów ludzi na świecie. Czekaj, ja tu kogoś znajdę. Czekaj. O! Proszę bardzo. Mam zamiennik. Co?
Ale ja nie chcę. To jest twój nowy, to jest twój... Nie. No to... Proszę. O. Z Monem będę robił. To jest twój ziomuś, czekaj. Włod, ja mu dam słuchawki, patrz, ja mu dam słuchawki. Prawie cały ty. I no taki lepiej, uśmiechnięty. Dużo lepiej, bo mnie gada od ciebie. Dobra, to spróbujmy, sprawdźmy to. I ja mu wtedy mówię, chyba cię pogrzało. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Koń zwalony. Tak. Tak. Cześć, napisał Jakub. Cześć Jakub, cześć. Ostatnio w naszym mieszkaniu dzieją się dziwne rzeczy. O, jakie to dziwne rzeczy dzieją się, Jakub, w twoim mieszkaniu? Słucham. No właśnie. Wszystko się zaczęło od tego, jak o 3 w nocy obudził nas Karol Paciorek, który włączył się na uśpionym laptopie. Od tego momentu zniknął nam kapeć w kształcie wieloryba. Mój komputer służbowy sam się uruchamia z uśpienia, a w mieszkaniu jest ciągły bałagan. Podejrzewam, że Karol mieszka w naszej szafie. Prosimy, Karol, daj nam już spokój. Pozdrawiamy Włodek i życzymy dużo zdrówka. Kuba i Hania. Dzięki, Kubo i Hanio. A jak to się laptop sam włączył? No, no z uśpienia i pewnie się odpauzował się filmik i szedł dalej. I są podejrzenia, że ty żyjesz w ich szafie, tak? Są takie podejrzenia, ale nie ma żadnych faktów, które by to mogły tą teorię poprzeć, także jestem chyba bezpieczny. No, ale też nie ma żadnych faktów, które nie mogłyby tej teorii nie poprzeć. Mówi się jako taki koronny przykład na to, że czasem pojawiają się w stosunku do człowieka zarzuty, które są zarzutami bezpodstawnymi, które to nie sposób udowodnić, że są nieprawdą. I na przykład jednym z takich przykładów jest właśnie, że udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. A. I ja powiem wam... Ja nie rozumiem tego argumentu, bo bardzo łatwo jest udowodnić, że nie jestem wielbłądem. Wystarczy pokazać wielbłąda obok mnie i to od razu widać, że nie jestem wielbłądem. A czemu wyświetliłeś swoje zdjęcie? Bo tak przestań pokazywać swoje zdjęcie na laptopie. Pokaż zdjęcie wielbłąda. No to już. Nie, no musiałeś coś kliknąć. Czekaj, mam inne jeszcze. To w niebieskiej koszulce pewnie Z pierwszej serii Lekkostronniczego. Pokaż. No. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka Lekkostronniczego. Słyszymy się jutro. W programie udział brali Karol Paciorek. Dziękuję państwu. I Włodek Markowicz. No i wybraliście udział w tym programie. Pamiętajcie, drodzy państwo, że płynąc przez tworza internetu na fali Tadeusza Sznuka, zawsze będziecie lekko stronniczy.